Po raz kolejny obchodzimy pod pomnikiem Piłsudskiego rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Może pora spojrzeć na tą kwestię trochę inaczej, bo i pokolenia mamy coraz młodsze, do których trzeba mówić trochę indziej. I może pora się zastanowić nie nad tym, nie tylko nad tym, co było, bo o tym trzeba pamiętać, ale nad tym, co jest i co będzie. I bardzo bym wszystkim życzył, żeby przy okazji tego święta przyszła chwila refleksji nad kwestią, jakim ja konkretnie jestem Polakiem. Tak uczciwie i szczerze. Przed nikim się nie musimy spowiadać, ale może dla samego siebie, może dla tej flagi, która tutaj nad nami dzisiaj powiewa i będzie powiewać, mam nadzieję, w każdym polskim domu. Warto pomyśleć, jakim jestem Polakiem i tego Państwu życzę chyba najbardziej. Przypomnieć trzeba chyba, że po 123 latach niewoli Polska otrzymała niepodległość. My dzisiaj mamy pokolenia, które średnio sobie już to cenią, które nie potrafią docenić. Pokolenie ludzi tworzących państwo polskie przed wojną cechowała jedna rzecz, którą my trochę zagubiliśmy po drodze. Oni kochali swoje państwo, oni się w nim dzielili, ale w chwilach największych prób stawali ponad podziałami. Stawali ponad podziałami w 18 roku, w 20 roku. Zdali te największe egzaminy dziejowe. I my też żyjmy tak, żebyśmy w chwili próby zawsze mogli ze sobą rozmawiać. Młodzież, ułani z Ostrołęki, ułani z okolic Nowego Dworu, piękna historia, dobra tradycja. Nawet marynarz przypłynął do Mutuska. Tak jest, nawet marynarz, także jestem wdzięczny, że to jest w takiej oprawie i będziemy to kultywować, to jest wspaniała rzecz. Nasze koło Pultuskie liczy w tej chwili ponad 30 członków, jesteśmy zrzeszeni w Federacji Kół Krajowej, zaczyna młodzież przychodzić. No i co bardzo cieszy, to również fakt, że mamy dzisiaj wspaniałych gości, przedstawicieli zarówno grup rekonstrukcyjnych, jak i przedstawicieli Stowarzyszenia 5. Pułku Ułanów z Ostrołęki. Uważam, że jest to taka... Tradycyjnie nasze uroczystości, szczególnie dzisiejsze, z okazji Dnia Niepodległości, uświetnia orkiestra. No, nieodłącznym elementem tych uroczystości jest nasza orkiestra. Proszę o złożenie kwiatów pod pomnikiem wielkiego Polaka, marszałka Józefa Piłsudskiego.
wszystkich. Mamy nie tylko prawo, ale obowiązek, aby Narodowe Święto Niepodległości... Modlitwa i osobisty przykład. Do krwi ostatniej kropli wstrzył.